VIP-owskim, bo to klik meetingowy, pokój to jest taki VIP-owski, jak już tu weszliście, to pewnie z nami zostaniecie. W międzyczasie uruchamiam także transmisję na Facebooka dla tych, którzy jednak wolą sobie na Facebooku z komóreczki robić. Dzisiaj jest z nami Dr. AR and Mr. VR, czyli tak zwany Łukasz Gierek. Przypomniał mi się... No bo tata Łukasza też jest, widzę, przypomniał mi się, słuchaj, taki słynny amerykański raper. A że na będzie o TikToku, to ja muszę wspomnieć o tym rapowaniu, no bo jakby to inaczej, prawda, było. I nie wiem, czy wiesz, o jakim słynnym amerykańskim raperze myślę, który również ma doktora, a nie kończył tego doktora na studiach. Nie wiem, no ale wiesz, pytanie, co rozumiesz pod słowem raper, bo był doktor Alban. Ale on był dentystą, więc on tego doktora mimo wszystko zrobił. To jeszcze jest doktor Dre. O właśnie, bardzo dobrze. Dziękuję ci bardzo i właśnie o tym doktorze. Dobrze, że jestem, wiecie, że jestem. O, dzień dobry Urszulo, dzień dobry Sławomirze, dzień dobry tato. Tato, odśnieżę podwórko. Oczywiście to nie jest mój tata, to jest mój tata internetowy, który tutaj jest na stanie. Dobrze was widzieć wszystkich. Tak, nasz dobry kolega i jeden z naszych ekspertów, który na co dzień robi fotoretusze Łukasza, tak żeby na zdjęciach wyglądał korzystniej niż na żywo. Witamy was. Od razu tak, zanim zaczniemy i oddam głos Łukaszowi, to kilka, że tak powiem, ogłoszeń parafialnych i później powtórzę to na koniec. Słuchajcie, będę was zachęcał, bo ci, którzy byli z nami na webinarze, gdzie ja z Łukaszem pokazywaliśmy między innymi chociażby Microsoft Teams, to mam nadzieję, że nie żałują, bo bawiliśmy się świetnie, z tego co wiem, inni też. Słuchajcie, my wracamy do was z takim webinarem i 17 marca, wróć, jaki marzec, 17 lutego, bo to za półtora tygodnia, wracamy z webinarem pod tytułem Zdalna edukacja z Teams i OneNote. Skupimy się dokładnie na OneNote, wejdziemy w każde zakamarki i pokażemy każdą funkcję pro przez 3 godziny z Łukaszem, no i przy tym, jak zawsze, będzie dobra zabawa. Tak więc zachęcam was, wrzucę wam za chwilę też link do tego wydarzenia, można się zapisać ze specjalnym kodem, oczywiście rabacik, jak zawsze, tak, cena taka specjalna, radomska bym rzekł. Natomiast już tak typowo, bo muszę zapytać, słuchajcie, kto dzisiaj musiał odśnieżać? To od razu sprawdzimy mapę pogodową Polski, bo ja wiem, że w Szczecinie tylko przyprószyło, miałem już relację, tak więc... Tak, ale to jest świetna odpowiedź. Ja tak myślałem, kto musiał odśnieżać i zobaczę tę nazwę miasta, to mój mąż. Tak więc. Pozdrawiam Tamarę z Kielc. S7-ką dzisiaj nie można było dojechać, ja jestem ze Skarska, więc mam blisko. Jutro jadę, mam nadzieję, że te Kielce, że tak powiem, zdążą odśnieżyć. Nie, wiecie co, ja myślałem, trochę się zawiodłem w serwek, muszę powiedzieć, bo ja myślałem, że ty na pytanie, zadam wam pytanie, zadasz pytanie w stylu, czy wróbelek, jak na gałęzi to on siedzi, czy kuca, albo na przykład, czy jak węża boli gardło, to go boli tylko przód, czy cały wąż, a ty mi tutaj wyjeżdżasz z odśnieżaniem jakimś. Nie, dobrze. To ja mam takie pytanie, Łukasz, czy widziałeś, jak cię zapowiedziałem dzisiaj na Facebooku? Nie, w ogóle ja w internetach nie jestem dobry. No właśnie, bo to prowadziłeś wcześniej jeszcze. Zazdrościmy między zdrowiem, tak naprawdę. Dobra. Ja chciałem tylko powiedzieć, tak jak zapowiedziałem, tak cię zapowiem. Ostry niczym cień mgły, doktor AR and Mr. VR, znanym na całym świecie radomskim rymem. Opowiem wam, słuchajcie, o tym, czym się różni TikTok. TikToka, na którym to my się wychowaliśmy i liczę na to, że będziesz rapował tak naprawdę, czyli o tym, czy dzieci mogą czuć się bezpiecznie w internecie. Ja znikam, będzie nagranie, będzie certyfikat, to wszystko będę wstawiał pod koniec. Dobra, jak zawsze. Słuchajcie, to ja zacznę z wysokiego C, tylko najpierw sobie odnajdę Click Meeting, co by udostępnić swój ekran. No dobra, to wystartujmy. Ja tylko powiem tak tytułem jeszcze takiego podsumowania. Słuchajcie, tak jak Sylwek wspominał, jestem nauczycielem, pracuję w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych,
ale pracuję też na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam na kryminologii wykładam taki przedmiot, który się tak śmiesznie i dziwnie nazywa, a bardzo mądro się nazywa, bo nazywa się Diagnostyka i prewencja fałszerstwa obrazów cyfrowych. Zajmuję się tak naprawdę trochę takim pracami w cudzysłowie detektywistycznymi, żeby pokazać studentom albo opowiedzieć, w jaki sposób nasze dane są przetwarzane, albo jak one są wykorzystywane, albo jak można odnaleźć tak naprawdę zdjęcia, obraz, czy co można odczytać ze zdjęcia, bo często myślimy, że nasz internet jest, nasz, tak jakby nasza działalność w internecie jest działalnością taką, jakby tutaj to określić, no, że nikt nas nie zna, bo jak się wpisze, że mam na imię Marcin, a mam na imię naprawdę Łukasz, to jak pisze Marcin, to oni się nie zorientują, kim ja tak naprawdę jestem, albo nie zorientują się, czy rzeczywiście mam tak na imię, czy nie. Zapraszam Was do tego, aby trochę porozmawiać o bezpieczeństwie w sieci, o tym, co można znaleźć, albo czego można się wystrzegać. I tak naprawdę to jest trochę też powiązane, tak jak Sylwek wspominam, z Dniem Bezpiecznego Internetu, bo on jest jutro, mamy Dzień Bezpiecznego Internetu i w ogóle cały tydzień. Ja zapraszam Was na profil mój na Facebooku, który prowadzę, Dr. AR Mister VR na fejsie, lub jak wpiszecie Łukasz Gierek, to gdzieś tam będzie link. Tam mam cały tydzień, w którym będę opowiadał Wam o różnych rzeczach i sobie na każdy tydzień przygotowałem post. Gdybyś, Sylwku, mógł wrzucić link do profilu, będzie fajnie, ale... Tak, Łukasz, już wrzucę, natomiast chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że jutro nie tylko Dzień Bezpiecznego Internetu, ale tak naprawdę chyba ważniejsze święto, mianowicie Międzynarodowy Dzień Pizzy. Pamiętajcie o tym, proszę. O, i to było coś, czym nas Sylwek zaintrygował, bo wiecie, że dobra prezentacja, która jest, to jest taka prezentacja, w której musi być najpierw boom, a potem dopiero taka opowieść dalsza. Ja bym ten boom chciał trochę przestawić na później w tej swojej prezentacji. Na pewno będzie boom i na pewno Was tutaj zaskoczę pewnymi rzeczami, ale chciałbym Was tak przynajmniej teoretycznie zapytać, moi drodzy, zapytać Was o to, co to jest tak naprawdę ten internet. Gdybyśmy dzisiaj mieli za zadanie sprawdzić albo zdiagnozować, albo dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest internet, albo jak on działa, no to pewnie większość z Was się nie zastanawiała. Ja puszczę na czacie taki krótki film, zapraszam go do obejrzenia, dosłownie paręnaście sekund. Jest to wywiad uliczny, który pokazuje, albo zadajmy pytanie, czym jest internet. I tak naprawdę nie do końca wiemy, czym jest internet, bo ten internet, nie wiadomo jak działa, no on po prostu jest, działa. Obejrzyjcie sobie kawałek, ja nie będę nic udostępniał tutaj od siebie z dźwiękiem, bo nie ma to większego sensu, wygodnie będzie Wam obejrzeć. Tutaj na 10 sekund się wymilczę, na półtora, może na 30. I zaraz do Was wrócę. Jeszcze nie widzimy filmu, to tylko tak... Na linku jest. Jest link na czacie. Aha. No dobrze. Nie udostępniam. Nie udostępniasz, dobrze, to ja przekleję go po prostu, także jeszcze na YouTube'a, dobrze. Okej, okay, sorry, dobra. To zaraz będzie następny, to też poproszę o przeklejenie, poinformuję. Dobrze, słuchajcie, to do obejrzenia, jaka jest tak naprawdę świadomość na temat tego, jaki jest internet. Ale do czego zmierzam, moi drodzy? Zmierzam do tego, że nie zdajemy sobie sprawy, jak działa ten internet, bo nie musimy. Historycznie rzecz biorąc, internet powstał tak jak każda inna technologia, bo była technologia wojskowa, była taka organizacja, która się nazywała ARPA. W latach 50. ubiegłego wieku zaczęto pracować nad tym, aby stworzyć taki system komunikacji, który by przeciwstawiał się, przeciwdziałał na przykład atakowi nuklearnemu. Bo gdyby był atak nuklearny, na Ziemi nie ma niczego i musimy jakoś przetransportować informacje. Dobór tlenu, odległości, które są pomiędzy poszczególnymi na przykład miejscami, to byłby trudny do... jakby tutaj powiedzieć, do realizacji, tak? The true size of. Chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Jest taka fajna strona, już chyba kiedyś na takim webinarze u Was opowiadałem o niej, nazywa się The True Size of. Mówimy tutaj o wielkości poszczególnych krajów. Zobaczcie, gdybym sobie wziął Polskę, wpisałbym sobie tutaj Poland, no myślimy, że nasz kraj jest olbrzymi i tak dalej, gdybym chciał się poruszyć z Krakowa na przykład do Gdańska, zejdzie mi na przykład, nie wiem,
8 godzin samochodem, tak? No ale w międzyczasie może mi tego tlenu zabraknąć, muszę zrobić postój. Tu mamy Polskę, tak jak widzicie. Natomiast gdybym, mam nadzieję, że jest widać, gdybyś mógł Sylwek potwierdzić. Szczerze bym się trochę nie przełączał pomiędzy. Jak najbardziej, wszystko widać. Strona się nazywa thetruesize.com, możecie sobie, ja już zaraz też puszczę link na czacie, tak abyście mieli, dzisiaj będzie dużo linków. A komu to potrzebne, dokładnie, Boże no. Ale zobaczcie, gdybym wziął Polskę i przeniósł ją na Stany Zjednoczone, to my jesteśmy wielkości Teksasu, olbrzymi kraj. I teraz, żeby wysłać na przykład z zachodniego wybrzeża wiadomość na wschodnie wybrzeże, kawał drogi, mnóstwo przystanków, bombardowanie, brak tlenu, promieniowanie, jeszcze inne rzeczy, trzeba było coś wymyślić takiego, co system komunikacji, który by dawał nam taką możliwość właśnie tej komunikacji takiej niezależnej. Takim właśnie czymś jest internet. Internetu nie da się wyłączyć, nie ma ono punktu centralnego. Jest za to taki gość, który zgrał internet na dyskietkę, tak samo jak koronawirusa pił jak drinka i tak dalej, nazywa się Chuck Norris, widzicie go właśnie na tym ekranie, który tutaj jest. No, nie mówimy trochę o państwach, no, oni nie wyłączyli do końca internetu, mają swój internet, natomiast gdzieś pod granicą pewnie, bo Jarek pisze na czacie o Korei, tak? Gdzieś pod granicą pewnie można sobie ten internet na spokojnie złapać i jakieś wiadomości gdzieś się przedostają, tak? No, do wszystkiego, pokazywałem wam mapę do True Size Off, i tak naprawdę, czy da się zrobić mapę tego internetu, czy ta mapa internetu jest możliwa do zrealizowania? I tak, i nie. Dlaczego i tak, i nie? Jest taka strona, nazywa się Internet Map. Na tej stronie Internet Map, jeżeli ja sobie wpiszę tutaj adres strony internetowej, adres Onetu, onet.pl i kliknę na Find, to ona mi pokaże tą mapę. Już wam puszczam link w międzyczasie. Pokażę wam mapę Onetu w ogóle, pokażę wam mapę internetu polskiego. On jest określony tutaj na zielono w tych wszystkich naszych kuleczkach i te serwisy, które są tutaj dookoła tej kulki, to jest na przykład Onet Sport, Onet Kobieta, Onet Gotowanie, Onet Wyprawy i tak dalej, i tak dalej. Mamy Google Polskiego, Allegro, WP.pl i tak dalej. Ale gdybyśmy chcieli porównać się do języka obcego, jeżeli chodzi tutaj albo do internetu z obcego, wielkość polskiego internetu do całego internetu albo do serwisów międzynarodowych, to jesteśmy trochę jak ubodzy krewni w tej galaktyce, tych kropek, właśnie w tym miejscu funkcjonujemy. Cały Facebook, całe Google, w Google mamy mapy, mamy YouTube'a, mamy jeszcze jakieś inne rzeczy, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Polski język, nigdy nie mieliśmy kolonii, kiedyś planowaliśmy zaaneksować, wykupić kawałek Madagaskaru, ale to były dawne dzieje, nie udało się tego zrobić. Czy dobrze, czy nie, to już niech to będzie ocena historyków do tego, żeby to ocenić, ale polski internet wygląda tak. W jaki sposób tą mapę internetu mogłoby się nam udać zrobić? Ja już wam podrzucam tą mapę internetu na nasz czat, który tutaj jest, Internet Map. Sylwku, poprosiłbym, żebyś przekleił jeszcze z thetruesize.com. To jest strona, która nam pokazuje właśnie rzeczy związane z rozmiarem różnych rzeczy. Na przykład porównajcie sobie Kazachstan z Polską. Wydaje nam się, że Kazachstan, no to taki malutki, nie? Jak przerzucicie Kazachstan na Europę, to okaże się, że jednak nie. I dlaczego mówię o tej mapie internetu, moi drodzy? Dlatego, że teoria mówi o tym, że internet, którego nie znamy, jest dużo, dużo większy niż internet, który poznaliśmy. Internet, który poznaliśmy, moglibyśmy sobie porównać do góry lodowej, gdzie wierzchołek jest tylko widoczny, to jest internet nam znany. Mógłbym wam opowiadać o terabajtach danych, o ilości dyskietek, ale nie o to tutaj chodzi, ale chodzi o tą drugą część internetu, która się nazywa Deep Webem lub Darknetem. Jest to internet, do którego można się dostać za pomocą przeglądarki, która się nazywa Tor. Przeglądarka Tor umożliwia nam tak jakby fałszowanie naszych połączeń. O co tutaj chodzi? Jeżeli tak łopatologicznie dzisiaj chciałbym otworzyć stronę Onetu, a wiem, że serwer jest w Krakowie, to mój komputer pyta, hej, gdzie jest strona Onetu? W Krakowie. I bezpośrednia droga jest do Krakowa. Jeżeli na przykład WP jest w Gdańsku, to hej, jest w Gdańsku, bezpośrednia droga jest do Gdańska. A gdybym korzystał z przeglądarki Tor, to ta droga do Gdańska albo do Krakowa będzie przez, nie wiem, Malezję, Kuala Lumpur, nie wiem, Stany Zjednoczone, Niemcy i jeszcze 54 tysiące innych miejsc. Ale tam w tym darknecie i w tej części internetu zwanej Deep Webem znajdziecie
informacje, jak skonstruować bombę, znajdziecie pornografię dziecięcą, znajdziecie, nie wiem, wszelkiego rodzaju nielegalne informacje, o których może wam się nawet nie śnić. I był taki serwis, który się nazywał Silk Road, na którym można było kupić narkotyki, broń bez najmniejszego problemu lub też dowiedzieć się jakichś różnych dziwnych rzeczy, chociażby zlecić zabójstwo. Natomiast ten serwis został gdzieś tam już namierzony i już go technicznie rzecz biorąc być nie powinno. Ale Darknet, ten Deep Web jest bardzo trudny przez to gubienie kroków jest trudny do rozszyfrowania przez różnego rodzaju służby. Jeżeli mówimy o internecie, to zwykle mamy na myśli tutaj hasło związane z internetem. I na tym obrazku, jeden obraz, milion słów, czy istnieje bezpieczne hasło, tak? Zwykle jest tak, że PIN do karty bankowej mamy prosty, czterocyfrowy, na przykład 1, 2, 3, 4, a hasło do sieci bezprzewodowej jest mega skomplikowane. Wyobraźmy sobie, gdyby sytuacja była odwrotna. No, płacimy za zakupy w Biedronce, stoimy z kartą zbliżeniową, zakupy 51 zł 30 groszy, czy tam powiedzmy teraz jest zwiększone, dajmy na to 101 zł 20 groszy i musimy wpisać swoje hasło. P73, nie, zaraz, było duża, mała, nie, jeszcze raz. P73, a za nami taka kolejka. Przecież ludzie by nas chyba rozszarpali. Dlatego do prostych rzeczy mamy proste hasła. I tak naprawdę większość z nas korzysta z haseł takich, które się powtarzają kilka razy. Ja mam dla was pierwsze narzędzie, o którym chciałbym wam opowiedzieć. Jest to narzędzie, zresztą zapraszam, tak jak Sylwek tam wspominał odnośnie doktora R. Mr. VR na fejsie, mówiłem wam, że na doktorze R mam tydzień bezpiecznego internetu i pierwszym tematem są właśnie hasła. Zobaczcie, mam tutaj link, jest taka strona, która się nazywa haveibeenpwned.com. Jak sobie na nią stukniecie i wpiszecie swój adres mailowy, to zobaczycie, czy wasz adres mailowy nie wyciekł w jakimś niekontrolowanym wycieku danych. Na przykład Morele było tam włamanie, jeżeli tam mieliście konto albo kupowaliście coś przez Morele, na pewno wasz adres jest tutaj. Ja sobie wpiszę adres szkolny, albo wpiszę sobie adres, który korzysta, mam taki adres spamowy w ogóle, zaraz wam powiem też o adresach spamowych. Adres spamowy mój został 5 razy zhakowany. Kiedyś wyciekły dane w marcu 2020 roku na portalu 123RF. To jest taki portal ze zdjęciami. Używałem Canwy w maju 2019 roku, 137 milionów subskrybentów zostało złamanych. Używałem jeszcze innych rzeczy. To jest mój adres spamowy. Jeżeli ja dzisiaj na przykład idę na zakupy i ktoś mi oferuje kartę lojalnościową, ja podaję ten adres, który tutaj jest. Po co? Po to, żeby mi nie przychodziły śmiecie na mojego właściwego maila, po to, żeby korzystać z tego maila tutaj. I do czego jest ten serwis haveibeenpwned.com potrzebny nam? No przede wszystkim do tego, że jeżeli rejestrowałem się na Canwie i podawałem hasło takie samo, jak mam na tym mailu, a tam na tym mailu jeszcze mam inne swoje usługi, no to gwarantuję, że ktoś już zna hasło do mojego maila. To, że on może przeglądać moją spamową pocztę, to jest pikuś. Ale ja tam się też rejestrowałem na przykład, nie wiem, do Facebooka, rejestrowałem się też na przykład do Instagrama, rejestrowałem się też na forum dyskusyjnym i nagle okaże się, jak jeżeli zapomnę dzisiaj hasło do Facebooka, jak go mogę przypomnieć? No podając adres mailowy. A jeżeli ktoś ma dostęp do mojego maila, bo ma takie samo hasło, było na 123RF, jak na moim koncie mailowym, no to niestety jestem utopiony, bo moje hasło jest znane. Jest też taki serwis, nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa, bo gdzieś mi umknęło to, taki serwis, który, moi drodzy, sprawdza, czy wasze hasło gdzieś zostało, czy hakerzy znają wasze hasło, no bo tak naprawdę, jak takie hasło powinno wyglądać? Technicznie rzecz biorąc, hasło powinno być zlepkiem niezbliżonych do siebie słów, łącznie z cyframi i ze znakami specjalnymi, tak? Niezbliżonych. No jeżeli ja powiem koszałek, to od razu powiecie opałek. Jeżeli powiem na przykład, nie wiem, no dajmy na to Legia, to wam się kojarzy od razu Legia Warszawa, tak? To są dwa słowa, które za każdym razem z nami idą, nie? Natomiast jest taka metoda, to się nazywa metoda DICE, metoda rzutu kostki, kiedy mamy na przykład grupę trzech kostek, rzucamy trzema kostkami, potęgujemy tą sumę tych wyrzuconych oczek, otwieramy słownik i sprawdzamy, jakie to jest słowo. Robimy to jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. I tak sześć znalezionych słów, które na przykład będą się nazywały tablica, prezentacja, ekran, tu są powiązane słowa, tablica, prezentacja, kuchnia, makowiec, nie wiem, Dubaj na przykład, tak, czy cokolwiek innego. Jeżeli pozamieniamy te słowa
między sobą, połączymy je w jakiś sposób w zlepek, zamienimy cyfry albo na przykład literę O na 0, albo A na małpkę, albo jakkolwiek inaczej, to będzie to hasło, które będzie technicznie nie do złamania. I jak się łamie takie hasło? No technicznie w bardzo prosty sposób. Każdy komputer ma swoją moc obliczeniową. Jeżeli są zawirusowane komputery, to te komputery tworzą coś takiego, co się nazywa botnetem. Botnet jest to grupa komputerów kontrolowana przez hakera. I takim największym botnetem był botnet, który miał ponad 300 tysięcy komputerów pod sobą. Czyli dajmy na to, że jeżeli takie hasło, które jest tutaj, to P73, które widzicie, jest do złamania przez mój komputer w 2 lata, to przez 2 komputery jest do złamania w rok, przez 4 komputery jest do złamania w pół roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wykorzystuje moc obliczeniową. Jeżeli wasz komputer zaczął wolniej działać ostatnio, a był super szybki, albo coś się z nim dzieje, jeżeli skanujecie i są jakieś wirusy, może okazać się, że jest częścią botnetu, który się technicznie nazywa komputerem zombie. Jak mówimy o internecie, to zwykle mówimy internet, myślimy o Google. I każdy z nas myśli, że w internecie jest zawsze prawda. Zawsze, za każdym razem znajdziemy prawdę. Na przykładzie Wikipedii, jeżeli nasze dzieciaki szukają czegoś w internecie, to zwykle jest to nic innego jak właśnie Wikipedia i tam znajdują informacje. My też szukamy na Wikipedii informacji. Jak działa tak naprawdę Wikipedia, moi drodzy? Wikipedia działa w bardzo prosty sposób, jeżeli chodzi o... A wiecie co, jeszcze bym poprosił, tak, przepraszam, że przerwę na chwilkę, bo Marcin pyta o link do strony. Słuchajcie, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to zróbmy je na samym końcu albo dajcie hashtag pytanie i konkretne pytanie, wtedy będzie łatwiej nam to ogarnąć wśród tych wszystkich rzeczy. O który link do strony masz na myśli, Marcin? Gdybyś mógł napisać, to jeszcze cię widzę, to odpowiem. Sylwek wrzucił, dzięki Sylwester. Wracając do tematu tej Wikipedii, słuchajcie, my sobie myślimy, że w Wikipedii jest zawsze prawda. Zakładam, że jestem trolem internetowym, gościem, który po prostu ma jakiś swój pomysł na to, jak zrobić taki wkręt. Dzisiaj Wikipedia działa trochę jak program lojalnościowy na stacji benzynowej. Zbieramy punkty. Ja dzisiaj wstawiam swój artykuł, ktoś mnie zatwierdza, zbieram punkty. Mam 5, 10, 15. Po zebraniu określonej liczby punktów, to bardzo patologicznie opowiadam, nikt nas nie sprawdza, bo już jesteśmy na tyle dobrzy i wiarygodni, że przekroczyliśmy pewien level, tak? Już nikt nas nie musi sprawdzać. No i teraz ja wchodzę do gry i robię nowy mito Dedalu i Ikarze. I mówię tak, mito Dedalu i Ikarze. Dedal i Ikar byli, mieszkali w Radomiu. Dedal był mechanikiem na stacji benzynowej, na stacji MPK, a Ikar był kanarem. No i zakochali się we dwójkę w celineczce, która zgubiła buta, wchodząc do autobusu linii numer 9, kursującego z tego osiedla NATO. Wrzucam taki tekst, może trochę mniej, bardziej jakiś taki łopatologicznie, czy doprowadzony do jakiegoś takiego konkretnego ładu i mniej nieprawdopodobny, i zadaję moim uczniom rozprawkę czy wypracowanie na temat Dedala, mitu o Dedalu i Ikarze. Zgadnijcie, ile osób zajrzałoby na Wikipedię i to przypisało, bo wszyscy myślą, że tam jest prawda. Zresztą Albert Einstein powiedział kiedyś, że wadą cytatów internetowych jest to, że każdy od razu wierzy w ich prawdziwość. Bardzo mądre słowa. Pokażę wam dlaczego. Dlaczego wadą cytatów internetowych jest to, że każdy wierzy w ich prawdziwość? To jest przykład. Zdjęcie, które tutaj widzicie, pewnie widzieliście nieraz. Jest to zdjęcie, które się nazywa Australia płonie. Kiedyś na początku, na przełomie roku 2019-2020 było mnóstwo newsów. Kurde, Australia spłonie. Płonie cały kontynent. To zdjęcie okrążyło kilka razy internet, wiadomości, telewizję. Rzucę wam hasełko na czat, kto takie zdjęcie kiedyś widział w internecie albo kto go kojarzy. Pewnie dużo osób. Pewnie dużo osób na Facebooku widziało takie posty jak tutaj. To jest post mojego ucznia, który napisał, że to nie jest pożar, to jest katastrofa. Prawdopodobnie nie da się ugasić pożaru Australii. Cały kontynent spłonie, nie będzie nic. Kurza stopa. Zobaczcie, 211 reakcji na tego posta, 3000 udostępnień. Ktoś, kto ma media społecznościowe i prowadzi swój profil na Facebooku, wstawiając zdjęcie, ile dostajecie lajków średnio? 30, 40, 50, 100? Jak macie ładne zdjęcie? Jak wam się urodzi dziecko, albo nie wiem, awansujecie w pracy, albo zdobędziecie dyplom, stawicie zdjęcie, macie ich 200. Przy takim czymś 211. 3000 udostępnień. Olbrzymia sprawa. Tylko jest jeden problem. Zobaczcie, jak wygląda mapa Australii, jak wyglądają pożary 4 stycznia 2020 roku. Ja teraz wpiszę wam znowu link do następnej strony. Jest taka strona, która się nazywa zoom.earth.
na której mamy mapę online na żywo. I ta mapa online na żywo, po kliknięciu na tą listę, tam możecie sobie wcisnąć pożary. Każdy dzień z ostatniego roku możecie sobie sprawdzić. 4 stycznia 2020. Australia płonie, okolice Sydney, są pożary. Nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że tam nie było katastrofy klimatycznej, że tam nie zginęli ludzie, że tam zwierzęta nie były w jakiś sposób zagrożone, bo były. Ale zobaczcie, co się stanie na następnym slajdzie. Ta sama strona internetowa, a tutaj mam Afrykę. Dużo większy obszar. Od Gwinei po Etiopię. Wszystko płonie. Czy słyszeliście, że Afryka płonęła? 2020 rok, 4 stycznia. Czy ktoś słyszał z was w tamtym roku, że tu się pali? Nikt nie słyszał. Bo prawdopodobnie tam się pali co chwilę. Albo prawdopodobnie jest taka sytuacja, a nie inna, że to nie jest medialna rzecz, no bo ktoś sobie pomyślał, Sahara, sucho, no płonie, może taka pora, że płonie. No płonie, no płonie. Nie ma co drążyć, tak? Ale zobaczcie, jak jesteśmy manipulowani różnego rodzaju opiniami. Jak jesteśmy manipulowani, ja wam zaraz jeszcze pokażę. I na tej stronie, to pierwsze zdjęcie tej Australii płonącej, takie, od którego zacząłem, to było zdjęcie, które było fotomontażem, które pokazywało rzeczywiście pożary, ale na przestrzeni na przykład ostatniego roku, czy tam jakiegoś okresu czasu. To jest to samo, gdybym się wziął zdjęcie Polski, wykorzystał tą stronę Zoom Earth i zrobił taki fotomontaż, w którym by się okazało, że w ciągu ostatnich 20 lat to Polska spłonęła. Mogę tak zrobić, nie? No co to za problem? Jestem dobry w Photoshopach, tata Darek, tata Łukasza, który tutaj jest, Darek Nowak, który miał ostatnio webinar z Photoshopa, też wam pokazywał, jak można być fajnym i dobrym i fajne rzeczy robić w Photoshopie. Nie ma problemu, żeby takie zdjęcie zrobić. Opublikujmy je, będzie wiralem. I to samo się dzieje w związku z politykami, różnymi innymi tak jakby prominentnymi osobami w naszym internecie, w naszym państwie. To jest Viktor Orban, premier Węgier, pewnie kojarzycie lub nie. I Viktor Orban powiedział, że jeżeli naród największych bohaterów, polski naród się nie obudzi, to Europa za 15 lat będzie islamska. Moi drodzy, jeżeli dzisiaj poprosiłbym was o aktywację kamer, nie wiem, czy to jest taka możliwość, czy nie, i bym powiedział, Bożena, ale ty dzisiaj ładnie wyglądasz, jakie masz ładnie zrobione włosy. Agnieszka, albo Ania, albo nie wiem, ktoś ostatnio, nie, jakieś inne imię, kurczę, schudłaś, ty straciłaś 20 kilo, czy tam 5 kilo po tej pandemii na przykład, tak? Albo na przykład, nie wiem, Sylwek, przypakowałeś, musisz biegać, super wyglądasz, tak? I tak dalej, i tak dalej. Fajne nam się robi, bo to są komplementy, słyszymy komplementy, jest nam miło. Masz fajny samochód, masz na przykład nie wiem, nową żonę na przykład, nie? Fajna twoja nowa żona i tak dalej. Nie wiem, czy to jest komplement, czy nie, ale dajmy na to, że jest. Jest nam miło. I my mamy taką opinię w Europie albo na świecie, zobaczcie, w Niemczech kiedyś mieliśmy opinię złodziei samochodów, w Anglii kiedyś mieliśmy opinię taniej siły roboczej. Nie wchodzę na tematy polityczne, ale w momencie, kiedy ktoś o nas jako narodzie mówi, że jesteśmy w porządku, jesteśmy bohaterami, to nam się robi miło. I to, co widzicie tutaj, ładne zdjęcie, premier Viktor Orban, myśl konserwatywna.pl, flaga z tyłu, ładna czcionka, wrzuca to i czytam akurat, nie mogę czytać czatu, słuchajcie, muszę go wyłączyć. Wrzuca na przykład takie zdjęcie. To zdjęcie kilka razy okrążyło polski internet. Między innymi udostępnił je Korwin-Mikke. Możecie mieć bardzo różne opinie na temat Korwina-Mikke. Ja nie mam za dobrej osobiście. Natomiast ten człowiek ma ileś osób, które go popierają. Te osoby, które go popierają, mają swoich znajomych. Ci znajomi mają jeszcze innych znajomych. I to udostępnione zdjęcie obiegło polski internet kilka razy. To był całkowity fake. Te słowa nigdy nie zostały wypowiedziane. On się na to naciął. Mówię, tak jak mówiłem, Korwin-Mikke, każdy może mieć zdanie. Pewnie będą bardzo skrajne zdania na ten temat lub też przesunięte w którąś ze stron. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Adam Słodowy nie żyje. Rzeczywiście, na tą chwilę Adam Słodowy nie żyje. Autor książek, autor programów telewizyjnych, fantastyczna postać. Ale na czas 19 lipca 2019 roku Adam Słodowy żył. Ale o tym, że nie żyje, podało TVP Info, Polska Agencja Prasowa i Interia.pl. I w pewnym momencie ktoś z rodziny Adama Słodowego zadzwonił do którejś z tych portali, gazet, tych agencji prasowych, powiedział, halo, halo, dlaczego mnie uśmierciliście dziadka albo wujka? Żyje, ma się dobrze, co prawda był w szpitalu, jest nadal, ale wychodzi. Fajnie jest puścić plotkę, to jest clickbait.
nie żyje, coś się stało, bum, wybuch, tu kogoś widzieli, tam był na plaży, tu gdzieś tam. My to udostępniamy, nie wiedząc, co udostępniamy. I zobaczcie, skoro ktoś się może naciąć, tak jak TVP Info, agencja prasowa, jakaś Interia, jeszcze inni, nie wiem, politycy, celebryci i tak dalej, nagle okaże się, że tą informację trudno jest odwrócić, bo ona już nie jest klikalna. Kto z was się przyzna do błędu tak oficjalnie, publicznie? Zobaczcie, nawet jak są sprawy w sądzie i na przykład jeden polityk ma drugiego przeprosić, że nazwał go na przykład, nie wiem, baranem, cymbałem czy kimkolwiek innym. No to wypisuje, przeprosiny są gdzieś z tyłu, taką czcionką, na takim kawałku, jest duży napis baranem, jest imię i nazwisko, a ta treść jest taka malutka, tak? Dlaczego? No bo to tak trochę słabo wygląda. I to samo się dzieje też tutaj, tak? Trzy cytaty. Jeżeli naród największych bohaterów słyszeliście, wadą cytatów internetowych jest to, że każdy od razu wierzy w ich prawdziwość. I ostatni cytat, znowu łaskoczący nas jako Polaków, który mówi, że kto nie czuje platonicznej miłości do Polaków, nie może nazywać się prawdziwym Węgrem. Zobaczcie, Polak, Węgier, dwa bratanki. Kurde, no takie Madziary to takie nasze kompany, tak? To jest tacy sami, oni są jak i my, bardzo podobna charakterystyka, to, że mówią dziwnym językiem, to nie szkodzi. Każdy z tych cytatów jest fejkiem. Pierwszy z nich, ten, kto nie czuje platonicznej miłości do Polaków, to eksperyment naukowca z Trójmiasta, socjologa, który po prostu puścił to w sieci, chciał zobaczyć, jak internet zareaguje i ten obrazek w kółko wraca. Tak jak Piotr napisał, Piotrze, Einstein rzeczywiście nie żył w czasach internetu, nawet nikt o nim nie pomyślał, bo ARPA powstała kilka lat po śmierci Einsteina, a ludzie często udostępniają ten obrazek, twierdząc, że on jest prawdziwy. Często nie wiemy, co w internecie jest prawdą, a co jest fałszywe. Zobaczcie, nie wiem jak wy, ale bardzo często, ja na przykład mam taką sytuację u siebie, że widząc na przykład różnego rodzaju, Orban, to myślę, że on ma to w czterech literach, wiecie, bo właśnie pyta, co na to Orban. Wiecie co, wydaje mi się, że to, co się dzieje w internecie, jak na przykład, nie wiem, chociażby ktoś wstawia prześmiewcze słowo król przez uzwykłe, to w pewnym momencie, kiedy je widzicie 54 tysiące razy, a przestajecie pisać na kartce papieru albo przestajecie tego słowa używać, to zaczynacie się zastanawiać, jak się pisze słowo król. Tak samo innymi słowami na przykład, które gdzieś są w internecie, których młodzież używa, bo to jest trochę takie prześmiewcze, trochę takie łaskoczące w cudzysłowiu i idzie się o, tak jak tutaj ktoś pisze ze słowem dziób, tak? Jak kurde to napisać, nie? I w pewnym momencie gdzieś to nam się zaciera i tak samo te fake newsy do nas trafiają. No dobrze, fake newsy, cały czas mówimy o tym internecie. Jeżeli mówimy o tym, moi drodzy, to musimy powiedzieć o Google. Google jest takim narzędziem, które dostajemy tak naprawdę za darmo, ale pytanie jest takie, czy Google jest wyszukiwarką, czy agencją reklamową? A może inną agencją? Dlaczego takie pytanie zadaję? Bo ktoś, kto pracuje w Google, może inaczej, zadam inne pytanie. Czy kiedykolwiek zapłaciliście za korzystanie z map Google'a? Czy kiedykolwiek zapłaciliście za korzystanie z wyszukiwarki Google'a? Z YouTube'a. Na YouTubie można płacić, żeby nie mieć reklam, ale to są takie dane, które, znaczy to są takie usługi, które one są. Przyzwyczailiśmy się, że są, zawsze będą za darmo. Zawsze będą za darmo, tylko płacimy za to swoimi danymi. Słuchajcie, to jest jedna z większych spółek na świecie, jedna z większych firm, w której są gigantyczne pieniądze. To, co widzicie w tej chwili, to jest jedno ze starych zdjęć kampusów Google. Tam mają fajne miejsca do tego, żeby odpocząć. To są fajne takie rzeczy, tak żeby na przykład, nie wiem, możecie sobie w trakcie pracy wyjść pograć na PlayStation, po to, żeby mieć z kolegą z biurka obok, po to, żeby mieć świeższy umysł. Zjeżdżalnia? Okej. Kasa? Fantastyczna. Tam, uwierzcie mi, że rozgrywają się ludzkie dramaty wśród pracowników, a ludzkie dramaty polegają na tym, że ostatnio mi koleżanka, jedna z kursantek, jak prowadziłem kursy szkolenia dla Rady Pedagogicznej, opowiadała, że jej koleżanka pracuje w Google i ona ma bardzo duży problem, bo w pakiecie socjalnym ma jakieś tajskie spa i to, które jej zaoferowali, jest dwie dzielnice dalej. Jej się to bardzo nie podoba, bo ona by chciała do swojego ulubionego iść i to jest bardzo nie fair. No i teraz zobaczcie na nasze pakiety socjalne jako nauczycieli i zastanówmy się, co poszło nie tak. Gdzie popełniliśmy ten błąd. Ale dlaczego mówię, że Google jest to agencja reklamowa? Już wam pokażę. Google o nas bardzo dużo wie. Tak, na lewo poszło. Google o nas bardzo dużo wie. Jak dużo o nas wie? Tadam. To jest mój timeline. Każdy, ja odkąd
Jeżeli macie telefon z Androidem, macie zwykle podpięte konto na Gmailu. Jeżeli to konto na Gmailu macie podpięte, otworzycie sobie je w przeglądarce, to zobaczycie, które ze zdjęć albo co Google o was wie, jeżeli chodzi o waszą aktywność i jakie zdjęcia przechowuje. Zobaczcie. Mój timeline jest robiony od 2009 roku. Te wszystkie kropeczki to jest miejsca, które odwiedziłem. To nie jest rzecz, tutaj nie jest po to, żebym wam powiedział, o, byłem na przykład w Londynie na targach BET, albo byłem na przykład, nie wiem, w Finlandii czy w Singapurze. Nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że w trakcie tych wszystkich zdjęć są, w trakcie tych wszystkich zbierania tych informacji są kolekcjonowane informacje. Google nigdy nie usunie waszego zdjęcia. Jeżeli macie synchronizowany dysk Google, gdzie przechowujecie sobie zdjęcia, one są własnością Google. Możecie go prosić, on tego zdjęcia nie usunie. Zobaczcie. Klikam sobie na rok, wybieram sobie rok 2017. W roku 2017 byłem na Erasmusie na Malcie. Fantastyczna sprawa. Słuchajcie, to jest coś po prostu niesamowitego. Erasmus nauczycielski, nie ma chyba lepszej rzeczy, którą można... O nie, ten miesiąc, przepraszam. Lepszej rzeczy, którą można sobie wymarzyć. My uczestniczyliśmy w zajęciach w szkole językowej. W szkole językowej ona się nazywała ESE. Ja w tej szkole językowej, poczekajcie, wezmę sobie inny dzień, nie ten, o ten. Tutaj mieszkałem, w hotelu Roma, tutaj, a tutaj była moja szkoła. Na tym Erasmusie bardzo polecam. Zresztą Sylwek jest specjalistą tutaj od takich rzeczy. Pewnie jeszcze opowie wam więcej. Na tym Erasmusie jeździliśmy, a w zasadzie uczęszczaliśmy na zajęcia do tej szkoły. Zajęcia trwały kilka godzin dziennie, a potem mieliśmy czas na to, żeby zwiedzać Maltę. I tak spędziliśmy 2 tygodnie. I jednego dnia z hotelu Roma wyruszyłem w podróż do właśnie do tego. To nie jest podróż przez wodę w pław, tylko tak akurat mapy się tutaj zaktualizowały. Miałem zajęcia w szkole, a potem wyruszyliśmy do dzielnicy, która się nazywa Valletta. I w tej dzielnicy Valletta wynajęliśmy łódkę, popłynęliśmy oglądać stary port. Słabe te informacje, no po co on wam to mówi? Co jest takiego fajnego w tym, że wam opowiadam i chwalę się, jak wyglądała moja mapa? Po pierwsze, to jest moja droga z tego dnia. Po drugie, po lewej stronie Google zarchiwizował zdjęcia z tej daty. Zobaczcie, byłem w sklepie i wysłałem mojej żonie zdjęcie z napojem Rocco i z ceną w euro, bo Rocco na Malcie. Kurde, no nie spodziewałem się, że produkt z Radomia, firmy spod Radomia będzie właśnie tam. Mówiłem wam, że płynąłem w łódce, tadam, płynąłem w łódce. Że płynąłem z kolegami, tadam, byliśmy we czterech. Ale że potem były moje jeszcze inne aktywności, takie jak tutaj, gdzie, nie wiem, szliśmy po, byliśmy na jakimś festynie i tak dalej, to są wszystkie rzeczy, które są zarchiwizowane. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja tych zdjęć nie mam. Ja te zdjęcia od 2017 roku 3 razy zmieniałem telefon, raz go wysłałem w ogóle na serwis, skasowały mi się wszystkie dane, raz wymieniłem telefon, teraz mam jabłuszko i korzystam tylko z jabłuszka. Te dane są zarchiwizowane. On te dane trzyma, te zdjęcia trzyma. Ich nie wiem, gdzie mam na komputerze, wiem, że on je ma je tutaj. I teraz jak wam wrzucę link do tego timeline'u, to każdy z was, jak się zaloguje na to samo konto, jeżeli macie telefon z Androidem, zalogujecie się na to samo konto, które macie zsynchronizowane z telefonem, to zobaczycie ilość swoich danych. Lepsze od prywatnego detektywa. To jest, słuchajcie, jeszcze nic. Ja pokażę wam później fragment drugiej prezentacji, bo dzisiaj kończę sezon z tą prezentacją, a druga prezentacja jest taką wersją trochę na sterydach tego, co wam dzisiaj pokazuję. Pokażę wam, no nie będę wam mówił, pokażę wam za chwilkę coś, co was po prostu w jakiś sposób się trochę będzie szokowało. Oprócz tego mogę też sprawdzić, jak Google profiluje mnie za pomocą reklam. Jak Google profiluje mnie za pomocą reklam. O, przepraszam, chyba tego linku nie mam, a zaraz sobie spróbuję odnaleźć. Momencik. Profilowanie za pomocą reklam. Na podstawie mojej aktywności w sieci. Na podstawie mojej aktywności w sieci Google jest w stanie określić mój wiek. O co chodzi z moją aktywnością w sieci? Moja aktywność w sieci, poczekajcie, próbuję sobie odnaleźć to tutaj, 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 tutaj. Jeżeli nie znajdę, to wam później postaram się podesłać link. Nie będę teraz na to tracił czasu, bo gdzieś to powinienem zarządzanie aktywnością. Nie, o personalizację reklam, to chyba tutaj jest. Dobra, proszę bardzo. Słuchajcie, według Google'a mam bardzo duży przedział, 25-54 lata. Wczoraj jeszcze przedział był plus minus 2 lata do mnie. Dlaczego? Taka różnica w tym przedziale jest pomiędzy tym, co wam pokazuję. Już wam pokazuję, jak u was wygląda ten przedział.
Ad Settings Authenticated. To będzie taki link, który wam prześlę. Dlaczego tak duży jest u mnie przedział? Bo dzisiaj prawdopodobnie na tym komputerze, na którym ja pracuję, siedziały moje dzieciaki i korzystały z YouTube'a, oglądając filmy, które są trochę na niższym pułapie wiekowym niż ja. Stąd mam taki obniżony wiek. Swoją drogą, no chciałbym mieć te 25 lat, a nie te 54, bo za te 54 to powiem ci, Google, że przesadziłeś trochę. Się nie polubimy. Ale to są informacje o mnie. Co oglądam? GPS, albo czym się interesuję? Na podstawie mojej aktywności w sieci buduje się wszystkie informacje o mnie. Wszystkie informacje, czy że jestem mężczyzną, że a ostatnio, nie wiem, mam takie rzeczy, aplikacje na Androida, aplikacje internetowe, Prusa Research, bo kupiłem drukarkę, właśnie leży tam do złożenia i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę te wszystkie informacje pokazują to za pomocą waszej aktywności w sieci, jak one wyglądają. No, mógłbym sobie któryś z nich powiedzieć, że hej, kartki okolicznościowe to mnie nie interesują, więc klikam i mogę wybrać zarządzanie aktywnością i wyłączyć, że nie chcę reklam z kartkami, nietrafiony wybór, tak? I tak naprawdę to, co tutaj się dzieje, ten wiek najbardziej zbliżony, miałem plus minus 2 lata do mojego wieku prawidłowego. To jest coś niesamowitego na podstawie mojej aktywności w sieci. Teraz mam rozbity, dlatego że moja córka dzisiaj sobie chociażby na tym komputerze drukowała jakąś mangę czy jakieś inne dziwne rzeczy takie, które są w tej chwili trendy na tym wieku, który teraz jest. Ale przypominam, że cały czas mówimy o wyszukiwarce, czyli o narzędziu, które służy nam do wyszukiwania informacji, a nie do zbierania informacji o nas. Jeżeli myśleliście, że Google o nas bardzo dużo wie, to przyjrzyjmy się Facebookowi. Na profilu Dr. AR Mr. VR będzie, nie pamiętam, to będzie chyba w środę albo w czwartek, będzie post właśnie, jak wygenerować dane z Facebooka, jak sprawdzić, co Facebook o nas wie. Dane z Facebooka generują się w formie tekstowej, czyli możemy sobie sprawdzić, odkąd mieliśmy Facebooka, co powiedzieliśmy, co polubiliśmy. Wszystko to, co przychodzi wam w tych monitach na dzwoneczkach, jest pokazane, plus wasze komentarze, lajki nad komentarzami, wszystko. To, co usunęliście, to, co nie usunęliście, to, co jest, wszystko jest pokazane na Facebooku. I dane tekstowe to jest plik w notatniku. Bardzo mały plik. Plik, który się generuje tak. I jak ja sobie pierwszy raz wygenerowałem swoje dane tekstowe, Facebooku mam od 2012-2013 roku. Pierwszy raz kliknąłem, to jest operacja w chmurze, nie wymaga mojej aktywności na komputerze. Czekam 5 minut, mówię, dane tekstowe, kuźwa, przecież to jest chwila strzału. Więcej? Mniej? Kurza stopa. No co się dzieje? Odszedłem, poszedłem, obejrzałem serial, wróciłem. No znowu nie. Znowu klikam. Jeszcze raz. Mówię, może coś się stało. Facebook mi pisze, czekaj, generuję twoje dane. Poczekaj jeszcze chwilę. Kurza stopa, o co chodzi? No w ogóle jakieś takie zupełne nieporozumienie. Wiecie, ile moje dane generował Facebook? Mam Facebooka od 2012 roku. 8 albo 9 dni. 8 albo 9 dni pracy w chmurze, żeby wygenerował wszystkie dane na temat mojej aktywności. Teraz, jak widzę swoje niektóre posty, które mi przychodzą w tych powiadomieniach historycznych na fejsie, że dokładnie 5 lat temu puściłeś taki post, to się zastanawiam, naprawdę? No i kasuję te posty. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w jakiś sposób sprawdzani bardzo często przez osoby, których znamy lub których nie znamy. Ja miałem taki przykład z mojego podwórka, kiedy zgłosił się do mnie człowiek z polecenia, który chciał, żebym z nimi współpracował, robił dla nich grafiki i robił dla nich różnego rodzaju rzeczy związane ze stronami internetowymi. Dlaczego? Dlatego, że robię to na co dzień. Poszedłem do nich na rozmowę, no i mówię, wiecie co, to może ja coś powiem o sobie. Nie. My zrobiliśmy research, my się sprawdziliśmy na fejsie, na LinkedInie, na Instagramie, usłyszeliśmy o tobie parę wiadomości, dawaj, dobijamy targu, robisz dla nas to, to i to, za tyle i tyle. Ja byłem w ciężkim szoku. Byłem w ciężkim szoku, że ktoś mógł wykorzystać te dane do tego, żeby właśnie w jakiś sposób o mnie znaleźć te informacje. Ale takie dane, które tutaj są, jak usuwać dane z Facebooka i jak usuwać dane z innych stron internetowych, niedziela, Dr. AR Mr. VR, godzina 9, będzie post. Jest taka fajna strona, która pokazuje, jak z konkretnego serwisu wasze dane usunąć. Ze wszystkich serwisów, jakie tylko są. Ale nie będę uprzedzał faktów, to będzie trochę później, żebym nie wyszedł z całości prezentacji. Słuchajcie, ja mam dla was następny film. Film, który się nazywa, jest taki kanał, nazywa się Z Dobrym Słowem.
Ja sobie pobrałem jeden z tych filmów i go przyciąłem, bo był za duży. Zapraszam Was do tego, abyście sobie otworzyli teraz film na YouTubie. Jest link na czacie, Sylwia, gdybyś mógł przekleić na fejsa, ten link na czacie, który jest. I to jest taki kanał z dobrym słowem. Film ma 2 minutki i za 2 minutki chciałbym się z Wami z powrotem zobaczyć. Jest 20:59, 21:01, wracamy. Wracam do Was. Słuchajcie, przerażające. Przerażające. Jak to się w ogóle zadziało? Tak naprawdę człowiek, który obejrzyjcie sobie go później w spokoju do końca, człowiek, który sprawdzał, był gdzieś na spacerze, sprawdzał, kto wrzucił hashtag z lokalizacją z okolicy. Okazuje się, że wrzuciła go dziewczyna, która siedzi w restauracji, zrobiła zdjęcie filiżanki, siedzę w restauracji z dziewczynami, z koleżankami na kawie. Sprawdził Instagrama i za pomocą danych z Instagrama i z Facebooka, bo tam są dane typu na przykład miała takiego psa, takiego był trójlot z takiego miejsca, miała kontuzję rzepki czy czegokolwiek innego, zaczął udawać ich znajomego, tak jakby ją rzeczywiście znał. Zobaczcie, jakie dane wrażliwe są udostępniane. To jest coś niesamowitego. Ale tutaj gdzieś tutaj ktoś wpisywał odnośnie detektywa i tak dalej. Ja Wam obiecałem, że Wam pokażę jedną rzecz i teraz rzecz, o której Sylwek nawet też tego nie widział, to jest coś takiego, co tak jak mówiłem, w tej chwili pokazuję Wam prezentację tak naprawdę z jutra. Jest coś takiego, co się nazywa OSINT-em. OSINT jest to biały wywiad. Biały wywiad polega na tym, to jest bardzo długa historia, biały wywiad polega na tym, moi drodzy, że za pomocą specjalnych narzędzi i informacji dostępnych mogę dostać informacje o sobie. I taką informację o sobie samym wyciągnąłem ja. Zrobiłem sobie selfie, zdjęcie takie, które, zresztą Wam pokażę, co to było za chwilę za zdjęcie, i na podstawie, pokażę Wam teraz, żeby nie zapomnieć, na podstawie zdjęcia jednego, które sobie wyciągnąłem, zapytam Was inaczej, czy ktoś, kto jest tutaj na sali, na scenie, jeżeli ktoś mnie zna osobiście, to czy znacie mnie bez brody i z włosami? Jeżeli tak, to dajcie znać albo spróbujcie sobie wyobrazić, jakbym wyglądał bez brody i z włosami. To jestem ja na tym zdjęciu. To zdjęcie wykorzystałem do zrobienia tak zwanej odwrotnej analizy, coś, co pokazuję zwykle studentom i uczniom. Mamy kogoś na takiego na scenie? Chyba nie mamy. Mam bardzo dużo znajomych, którzy znają mnie tylko z brodą albo mnie w ogóle nie pamiętają z tamtych czasów. Narzędzie do wyszukiwania odwrotnego. Pokazuję. Wrzuciłem swoje zdjęcie, to, które widzieliście wcześniej. Po wrzuceniu tego zdjęcia dostałem mnóstwo wyników wyszukiwania. I to rzeczywiście ja jestem ja na konferencji w Singapurze, w Atenach na konferencji, na wywiadzie w radiu,
na stuleciu szkoły. Zwróćcie uwagę, jak tutaj mamy Ulę jeszcze na stanie, to pewnie Ula potwierdzi, że rzeczywiście mieliśmy stulecie i tu jestem ja, że zdjęcie wyszukiwałem z przodu, a znalazł mnie na zdjęciu z boku. Ale to też jestem ja. Możecie wierzyć lub nie, to też jestem ja, tylko w roku 2006. To zdjęcie znalazł za pomocą rozpoznawania mojej twarzy. W ogóle znalazł 198 wyników wyszukiwania. Pozdrawiam Ulu. Wyników wyszukiwania znalazł właśnie to zdjęcie, które tutaj jest. Co to jest za zdjęcie? Dawno temu pracowałem w drukarni jako operator DTP, czyli grafik, i przygotowywałem różnego rodzaju rzeczy, korzystałem ze stokowej strony. I na tej stokowej stronie, to jest takie zdjęcie w oryginale, które było, na tej stokowej stronie, które tutaj jest, to jest moje zdjęcie. Przypomniałem się, że ja tam je wrzuciłem. To jest strona, którą każdy może wykorzystać, to zdjęcie. Nawet w większości wypadków te zdjęcia nie muszą być, nie musicie pytać mnie o zgodę prawdopodobnie, na tą chwilę to już chyba wrzuciłem tą fotę. Natomiast tak, to jestem ja. To jest moje zdjęcie z 2006 roku. Znalazłem dostęp do tej strony, wszedłem na tą stronę, pobrałem to białe zdjęcie i przeanalizowałem je innym narzędziem, które czyta takie pliki, takie dane z pliku EXIF. Każde zdjęcie dokleja dane. Tu A4, kilka stron A4 z danymi, na przykład kiedy zostało zrobione zdjęcie, przez jaki telefon, przez jakie urządzenie, jaka była migawka, jaka była przysłona, jaki był czas naświetlenia, jakie było ISO, jakie były jeszcze inne parametry. Plus jeszcze dodatkowo pokazuje, jaki był kąt aparatu od tego obiektu fotografowanego i odległość. I to są te dane, które są tu. I zobaczcie, robiłem je starym aparatem Pentax Optio MX. Miałem kiedyś taki aparat. Zrobiłem je w 2005 roku, 2 maja, czyli 15 lat temu, można tak powiedzieć, od daty, w której to sprawdzałem. Ale do czego zmierzam? Takie dane, które są przechowywane przez zdjęcie, to jest dane, które jest w tej chwili dla wszystkich widoczne, czyli zdjęcie na białym tle, natomiast w miniaturce są zupełnie inne dane. W miniaturce miniaturka wygląda tak, jak wyglądało rzeczywiście to zdjęcie w oryginale, bo zrobiłem je w domu moich rodziców. Szokujące. Co możemy wyciągnąć ze zdjęcia? Co możemy wyciągnąć z inżynierii odwrotnej? Co możemy znaleźć w internecie? Jest taki flagowy przykład białego wywiadu, o którym już nie będę teraz tutaj wspominał i nie będę wracał do białego wywiadu, bo nie ma tutaj to, nie jest to czas i miejsce, bo chciałem porozmawiać za chwilę o edukacji. Natomiast jest taki flagowy przykład, że na podstawie zdjęcia człowieka za pomocą różnego rodzaju narzędzi, bo ja nawet wam nie pokazałem teraz 1% z tych narzędzi, które są dostępne, jest taki film, jest kanał na YouTubie, który po prostu pokazuje krok po kroku, co zrobili. Za pomocą jednego zdjęcia, które było w gazecie, finalnie doszli do numeru paszportu tego człowieka. Numeru paszportu. Da się wszystko zrobić, tylko musimy pamiętać o tym, że niestety nie jesteśmy w internecie anonimowi. Co wrzucisz raz do sieci, zostaje w sieci na zawsze? Efekt Barbary Streisand. Pewnie część z was kojarzy Barbarę Streisand, fantastyczna aktorka, piosenkarka. I ja wam nie będę opowiadał całej historii, w bardzo dużym skrócie. Był naukowiec, grupa naukowców, która robiła zdjęcia tego klifu, który tutaj widzicie w tej chwili. Ten klif, który tutaj jest, jest to posiadłość Barbary Streisand, jest na nim widoczna. Robili po prostu, co miesiąc przelatywali helikopterem, robili serię zdjęć, bo ten klif erodował, chcieli zapobiec katastrofie naturalnej. Problem był jeden, że tych zdjęć obejrzało powiedzmy 5-6 osób na krzyż, łącznie z autorami. Natomiast, tak, a przepraszam za literówkę w nazwisku. Streisand. Okej, to zaraz sobie to wyjaśnimy. Słuchajcie, jeżeli chodzi... Bez R, dobra, dzięki. Siadaj dwóje. Znaczy, ja się włączę. Wybaczcie Łukaszowi, naprawdę, ten, ale on na co dzień Zenek Martyniuk i tak dalej. Tak. Ja takiej muzyki tak, nie dotykam. Dokładnie, zbyt ambitno. Tak, tak. Słuchajcie, i ten efekt Barbary Streisand, jak tam chcecie. Słuchajcie, polegał na tym, że w pewnym momencie ona odnalazła tą fotkę i stwierdziła, hej, to jest mój dom, moja rezydencja na tym zdjęciu i to zdjęcie zajmowało, jej dom zajmował 2% wielkości tego zdjęcia, tego całego dużego zdjęcia. Nie życzę sobie, proszę to usunąć, pozew, 6 milionów dolarów kary, czy tam 3 miliony dolarów kary, bo to mniej więcej taka kwota, dla naukowca, za to, że udostępniłeś moje zdjęcie, koniec. Co się stało dalej?
Internet się dowiedział. Internet się dowiedział o tym, że taka sytuacja jest. Co zrobili ludzie? Ze zdjęcia, które oglądało 6 osób tylko, bo takie były statystyki, obejrzało go dziesiątki tysięcy. Dlaczego? Ten stary, on ma coś do ukrycia. Ona tam musi chodzić nago. Albo tam jest w ogóle siedziba iluminatów. Albo, nie wiem, planują coś tam. Na pewno coś jest do ukrycia. I zaczęli za każdym razem, ludzie zaczęli tutaj drążyć, co tam się dzieje, bo chciała, ona tak bardzo starała się usunąć tą informację z sieci, ale tak bardzo nie mogła, bo to zdjęcie dalej było udostępniane. I powstało w ogóle zjawisko, które właśnie tak się nazywa, które powoduje tak jakby spotęgowanie. Jeżeli coś wrzucimy do sieci, chcemy to usunąć, często nie możemy tego zrobić, bo internet nie zapomina. A to, że internet nie zapomina, to ja wam teraz zapytam was, ja podchodzę do tego w takiej formie, jeżeli chodzi o edukację, moi drodzy, że jeżeli na przykład zajęcia są prowadzone i te zajęcia powodują emocje pozytywne, negatywne, to te zajęcia będą zapamiętane. Ja was teraz zapytam, czy zapytam was tak, czy pamiętacie, jak wyglądał wasz dzień wtedy, kiedy dowiedzieliście się o ataku na World Trade Center albo o katastrofie smoleńskiej? Co wtedy robiliście? Czy pamiętacie? Nie piszcie mi, co robiliście, tylko napiszcie, pamiętacie czy nie. Ja dokładnie pamiętam, gdzie byłem, kiedy była informacja o ataku na World Trade Center. Pamiętam dokładnie, jak wyglądał początek dnia wtedy, kiedy była katastrofa smoleńska. Dlaczego? Bo są emocje. Bo te emocje spowodują, że właśnie to pamiętamy dokładnie. I gdyby edukacja wasza powodowała takie emocje, czy nasza edukacja powodowała takie emocje, każde zajęcia z wykorzystaniem fajnych narzędzi, to te dzieciaki ją bardzo jeszcze bardziej zapamiętają. Dlaczego mówię o zapamiętaniu? Bo internet o wszystkim pamięta. Jest taka strona, nazywa się Wayback Machine, a w zasadzie to jest takie stowarzyszenie, fundacja. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, jak wyglądała strona w momencie, kiedy był atak na World Trade Center, przypomnijcie mi datę tylko, bo nie pamiętam niestety, ale weźmy sobie stronę Onetu, a gdybyście mogli podrzucić dokładny rok i datę, 11 września, ale który rok, to sobie nie przypomnę. 2001. No to jedziemy. Wayback Machine, onet.pl, 2001 rok. 2001 roku we wrześniu, september, nie mamy 11 września, jest 27. Pokażę wam, jak wyglądał Onet w 2001 roku. O godzinie 7:49. Strona Onetu wyglądała, ta chwila napięcia, i no, i tak wyglądała strona Onetu w 2001 roku, 27 września. Cała zarchiwizowana. Bomba eksplodowała pod autem biznesmena. Nikt i nic nie powstrzyma rosyjskiej rakiety. Czy to, co wam teraz, ja losowo wybrałem sobie, czy to, co teraz czytam, wam w jakiś sposób nie przypomina clickbaitów, tego, co mówiłem wcześniej? Nie żyje. Ten powiedział to, ten powiedział tamto. Śmiertelny wypadek, kto zawinił? Clickbaity, to się sprzedaje. Gdyby było, że na przykład, nie wiem, Andrzej poszedł do więzienia, albo Janusz jest nacenzurowanym. Jest, bo jest. Inaczej spowodowane, inaczej wygląda. To zobaczmy, a gdybyście mi podrzucili jeszcze datę katastrofy smoleńskiej, zobaczmy ten Onet podczas katastrofy. Jeszcze możecie zobaczyć, jak wyglądały pierwsze strony Onetu w międzyczasie, ją uruchomię. Pierwszy, 98 rok, nie, jeszcze tam wcześniej jest, ale zobaczmy 98 rok o 19:33, 10:04, 10:00, zaraz sobie odpalimy. Tak wyglądała jedna z pierwszych stron Onetu w 98 roku. Spotkajmy się w internecie. Pomoc, o, poczekajcie, nie wczytała się cała. Zobaczcie sobie stronę waszej szkoły. Waybackmachine.org. Możecie sobie, a w zasadzie to jest webarchive.org, tak? Możecie sobie sprawdzić, jak ona wyglądała. Akurat tej strony nie ma, ale weźmy sobie ten 10 rok, 2010, 10 kwietnia. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. 10 kwietnia nasza strona internetowa Onetu o 22:50 wyglądała pararampam. Tak. Tak wyglądała strona Onetu tego dnia. I to nie tylko strona Onetu. Chcecie, szukajcie innych stron. Wayback Machine, webarchive.org. Jak sobie wpiszecie. O. Proszę bardzo. Na czacie webarchive.org. Internet nie zapomina. Internet ma bardzo dużo archiwum, które możecie znaleźć. Często możemy znaleźć informacje właśnie na tym Wayback Machine, szukając informacji o danej osobie. I
Dlaczego internet nie zapomina? Kolejnym przykładem jest przykład Beyoncé. Sylwek, gdybyś mógł mi tylko podpowiedzieć, ile czasu jeszcze mamy, to byłoby super. Przykład Beyoncé. Beyoncé, piosenkarka, piękna kobieta. No, 37 sekund. Okej, tak właśnie wygląda Beyoncé. Dobra, wszystkiego dobrego. A poważnie, spokojnie, 15 minut. A ja już kilowałem, Dobra, to tak na szybko. Przykład Beyoncé. Bardzo prosty przykład. Zdjęcie wrzucone do sieci, nieudany koncert. Kto z nas nie ma dziwnych zdjęć, na których wygląda pokracznie? Niestety agencja reklamowa do sieci wrzuciła to zdjęcie. Beyoncé zażądała kasy, zwolnienia ludzi, no i internet zawrzał. Jak internet zawrzał, w sieci pojawiło się to zdjęcie. I 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 powiedzieć wam coś? Co roku jest rocznica. W lutym na Forczanie znowu pojawiają się nowe i tak jakby obrobione te zdjęcia, które tutaj widzicie. Za każdym razem. Internet nie zapomina. Musicie o tym pamiętać. Jeżeli coś trafi do internetu, trafi tutaj na zawsze. Cyberzagrożenia zdalnej edukacji, czyli chcieliśmy, dobrze wyszło jak zawsze. Puszczam tutaj filmik z myszką. Teraz dzisiaj sobie go daruję, bo nie mamy na to czasu. Treści, które teraz będą przeznaczone, są tylko i wyłącznie dla osób dorosłych. Jeżeli macie jakieś dzieci obok siebie, powiedzcie, żeby na chwilę wyszły z pokoju, wyszły do innego pokoju i chciałem wam puścić film, co nasze dzieci robią na TikToku. Proszę bardzo. Treści mocno niecenzuralne. Prosiłbym, żebyście sobie otworzyli. Jeżeli jesteście w domu, nie sami, to na słuchawkach. Zwróćcie uwagę, jakie są przestrzenie, gdzie te dzieciaki operują, jaką muzykę, jakie muzyki słuchają. A w międzyczasie ja wrzucę wam jeden teledysk, który tutaj jest, jak już jesteśmy w tematach muzycznych. Czekaj, nie widzimy. Na czacie, Sylwio, na czacie do przekazania. Aha, na czacie, ale myślałem, że włączasz ponownie. Nie, będę, wiesz co, w... Dobrze, to kusiłeś odgłosami jakimiś, które się pojawiły. Zaraz będą odgłosy. Dobra. Podsumowując krótkiego TikToka, jak mamy mało czasu. Słuchajcie, to są TikTok, portal dla dzieciaków. Wszystkie zdjęcia są, wszystkie filmy są otwarte, bo dzieci nie czytają polityki prywatności. Ten portal jest dla trochę większych dzieci niż te, które widzicie. Natomiast jeżeli ktoś mówi z dzieciaków, że na przykład śpiewa piosenkę, że jego stara wraca najebana czy coś podobnego, no to niestety trochę chyba to przekomicznie wygląda. Natomiast co jest w tym najbardziej przerażającego? Że większość z tych rzeczy jest nagrywanych w domu. Ja sobie rozumiem, ja jestem sobie w stanie jakby tutaj powiedzieć, zrozumieć, że ktoś może nie znać języka angielskiego, ktoś może nie wiedzieć po niemiecku, jak są różne rzeczy, albo na przykład jak są różne sformułowania. Teraz wam puściłem następny film, który tutaj jest. Chciałbym, żebyście na niego kliknęli i posłuchali tylko fragmentu piosenki, która... Pewnie ją znacie, każdy słyszał charakterystyczną piosenkę, taką, w której jest takie charakterystyczne gwizdanie, nie? Tak? Kojarzycie? Kto kojarzy? Dajcie znaka. Kto się bawił przy niej na weselu, na imprezie? Florida i Whistle Baby. Kojarzycie, nie? Super, fajnie, że znacie. A wiecie, o czym jest ta piosenka? O dmuchaniu w gwizdek. Ale nie taki gwizdek, o którym wszyscy myślą, tylko właśnie ten gwizdek. Ja jestem w stanie, bo to sformułowanie z języka angielskiego, jestem w stanie sobie stwierdzić, że no, nie bardzo znacie. Puszczana w radiu, nikt nie wie, nikt nie zna, nikt nie musi znać i widzi, że to jest właśnie to słowo. Nikt nie powie, że Quebona Fide, nie wiem, czy jakiś Tymek, czy ktokolwiek inny, mam na myśli polskich raperów, którzy śpiewają po polsku, że rodzice nie słyszą tych wszystkich słów, które lecą w domu. No właśnie. Wszyscy głośno gwiżdżą i śpiewają. Galerianki przenoszą się do internetu. Kiedyś, moi drodzy, bardzo takim szokującym filmem dla nas, co było? Było coś, co... film Galerianki, tak? Nie? Tam był taki cytat z tego filmu. Ja nie pamiętam.
Przecież miałem inne webinar i pamiętałem, no nieważne. Chodziło o zrobieniu loda i o jeansach, o kupnie jeansów, tak? Nagle każdy, kurde, takie rzeczy się dzieją w marketach? Boże, jak te dzieciaki się zachowują? Film był szokujący, ale film był mega prawdziwy. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Artykuł jest taki, te galerianki teraz przenoszą się do internetu, podczas pandemii jeszcze bardziej. Te dane, które tutaj są z 2013 roku, pokazują nam, że na jeden z serwisów, który się nazywa ShowUp, zaglądało miesięcznie ponad 4 miliony internautów, co dawało 155 milionów odsłon. 2013 rok. 8 lat później, tego jest dużo więcej. Na tym portalu kobiety, mężczyźni, pary zarabiają po 10-12 tysięcy złotych. Ja nie namawiam absolutnie do zmiany zawodu, pokazuję możliwości, oczywiście w formie żartu, ale zaraz wam pokażę drugi artykuł, bo też jest tutaj drugi artykuł do tego, żebyście sobie go wrzucili i sprawdzili. I tak naprawdę, słuchajcie, tam się płaci wirtualnymi pieniędzmi. Tam jest tak, że jeżeli się zarejestrujecie, możecie wpłacić gotówkę, macie taką menu, i na przykład za, nie wiem, 10 zł, czy tam za ileś tam wirtualnych żetonów, na przykład będzie kobieta, mężczyzna, para wykonywał to albo to, bo jest na przykład tam tak napisane, wy sobie to oglądacie w swoim zaciszu swojego domu. Szokujące, ale tam nie ma weryfikacji wieku. Nie wiecie, czy dziewczyna, która ma 17 lat, wygląda na 17 lat, ma 18, 19, a może 16, bo po prostu może założyć konto, mieć prywatny czat i nagle okazuje się, że zarabia bardzo dużo kasy w jakiejś formie takiej, a nie innej. No, trochę takie coś, co w jakiś sposób nas tutaj delikatnie szokuje. Zdalna edukacja. Jakoś to będzie, przecież nauczyciele są przygotowani. Kto z was w marcu był przygotowany do tego, żeby uczyć zdalnie? Nikt. Ci, którzy pracowali na Teamsach, może tak. Ale ci, którzy nie pracowali, uważam, że było bardzo dużo błędów popełnionych w marcu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, zamknęli nas na 2 tygodnie, powiedzieli, za 2 tygodnie wracamy. To każdy z nas, 2 tygodnie, to niech sobie idą, niech pójdą, niech zrobią, a dajmy na to. Minęło 2 tygodnie, znowu 2 tygodnie. No, jak za 2 tygodnie wrócimy, to ja się za was wezmę. A teraz jak się podłączył, nie podłączył, to tam pikuś, nie? Następne 2 tygodnie, miesiąc, do końca roku, ale gdyby powiedzieli w marcu, hej, słuchajcie, no sorry, nie wracamy do czerwca. Kupilibyśmy mikrofony, kupilibyśmy kamery, rodzice by wyposażyli uczniów, nie wiem, jakieś były dofinansowania, trzynastki przychodziły, cokolwiek innego, można byłoby to inaczej rozegrać. Nikt nas do tego nie przygotował, nikt nie podał narzędzi. Dlaczego nie podał narzędzi? Zobaczcie, co się stało. Szkoła Spiaseczna. Koszt zdalnej edukacji. 1300 zł na rachunku przyniesionym przez rodziców. Dlaczego? Bo uczeń miał do wyboru połączyć się telefonicznie albo połączyć się przez internet. Jak stwierdził, że jak ma pakiet internetowy, ma tracić, to ja dziękuję za internet, to ja się połączę telefonicznie, bo mam darmowe minuty. Ale nie sprawdził, że darmowe minuty są do Niemiec, że nie ma, że to jest numer z prefiksem z Niemiec albo ze Stanów Zjednoczonych. Koszt jednej lekcji 300 zł. Kto zapłaci? Szkoła. Dlaczego? Bo nie było wewnątrzszkolnej instrukcji, bo nikt nie powiedział, że tak trzeba zrobić. Zresztą zapytam was na czacie, kto z was ma zmieniony regulamin pracy szkoły albo na przykład statut szkoły, który mówi o karach związanych ze zdalną edukacją, z udostępnieniem waszego wizerunku, z niecenzuralnym zachowaniem i tak dalej. Jeżeli macie, super, gratuluję. Większość szkół tego nie ma. A jeżeli ktoś udostępni wasz wizerunek, no to co się dzieje? No idziecie na policję, pu-pu, panie policjancie, uczeń udostępnił mój wizerunek. Okej, okay, no niska szkodliwość czynu społecznego, umarzamy sprawę i tak dalej, tak? No i tak naprawdę nic się więcej nie dzieje. My nie mamy żadnych do tego środków. A co się stanie wtedy, kiedy u was w szkole na żywo uczeń wyciągnie telefon i zacznie was nagrywać? Macie to w statucie, nie ma używania telefonów komórkowych. Jeżeli użyjesz, jest to, to, to i to. A zdalnej edukacji nie mamy, bo nikt nas do tego nie przygotował. My dopiero się tego uczymy, jesteśmy na początku tej drogi. Rajdy na lekcje? Wpiszcie sobie, co chcecie w internecie, zobaczycie, co się dzieje. Nauczyciele próbowali uczyć na Teamsach, uczyć na Zoomie, na Discordzie, uczyć na... Nawet moje dzieciaki miały próbę zajęć na Messengerze. Zakładamy grupę na Messengerze. Nie pozwoliłem mojej córce założyć Facebooka. Nagle uradowana pani od historii powiedziała, że zakładamy grupę na Messengerze. Moja córka miała 12 lat. Facebook od 14 roku życia. I co? No i nic, Messenger, 6 osób na kamerze, reszta się patrzy, bo reszta nie może uczestniczyć w zajęciach.
Ja nie mówię, ja bardzo to szanuję, szanuję, że nauczycielka starała się, chciała, natomiast nikt nam nie pokazał, jakich narzędzi używać. Mówimy o Discordzie, Discord jest tylko i wyłącznie dla dzieciaków, oni tam grają, znają wszystkie skróty, puszczę wam w międzyczasie film o Discordzie, o tym, jak wygląda lekcja na Discordzie, zresztą jak sobie wpiszecie rajdy na lekcje, Discord to jest po prostu dramat, bo uczniowie tam się czują jak u siebie, a my jako nauczyciele powinniśmy być jak królowie dżungli, a nie jesteśmy takimi królami, bo my się tego internetu uczymy, bo rok temu wyśmiewaliśmy, a youtuber, daj spokój. Z tego youtubera to nic nie będzie, nie będziesz miał z tego pieniędzy, panie, nie idź tam w to, zostań lekarzem, dentystą albo kimkolwiek innym. A teraz nauczyciel jest youtuberem. Siedzicie przed kamerami i pokazujecie to, co potraficie i uczycie tych dzieciaków. Jesteście takimi za każdym razem podczas lekcji zdalnej youtuberami właśnie. Czy z kamerą, czy bez, to już jest inna sprawa. Co jeszcze? Źle dobrane narzędzie. Akurat Zoom nie jest złym narzędziem, ale na lekcji fizyki w województwie pomorskim dla 14-latków nagle pojawiły się firmy z kategorii porno i duszno. Co się działo dalej? No, dalej zapukali smutni panowie z prokuratury i powiedzieli, proszę panią, pani nauczycielko, pani udostępnia treści pornograficzne osobom nieletnim, za to są paragrafy. Konfiskujemy komputer, sprawa do dyrekcji, wstyd na całą miasto, wieś, na całą region i tak dalej. I tak naprawdę, słuchajcie, te całe treści, które tutaj były, dlaczego tak się stało? Bo nie wszyscy pamiętają, żeby aktualizować aplikację. To, co się wydarzyło, to się nazywa zoombingiem. Zoombing jest to bombardowanie Zooma. Bombing i Zoom, dwa takie słowa. I dlaczego to się stało? Dlatego, że nauczycielka miała nieaktualną aplikację. W naszym telefonie telefon mówi, będę się aktualizował i zaktualizuję wam jakąś listę aplikacji. Wasz komputer mówi, będę się aktualizował, ale zaktualizuje się tylko komputer. A co z aktualizacją Zooma, Teamsów, Worda chociażby, czy innych aplikacji? Musimy zrobić samemu. One nam nie mówią, hej, zaktualizuj mnie. Musimy raz na jakiś czas wejść na stronę producenta po to, aby dokonać tej aktualizacji. Bez tego może być taka dziura jak tu i nagle akcja niemieckiej firmy Grozy na waszej lekcji. Wyobraźcie sobie, gdyby to było u was na lekcji. Niesamowite. Dlaczego tak się dzieje? Wybór narzędzia, złe dobrane narzędzie, nie wszystko złoto, co się świeci. Na Messengerze, na Discordzie poprowadzicie zajęcia jak najbardziej, ale są do tego lepsze narzędzia. Brak autoryzowanego dostępu. Wszystko trzeba aktualizować, Kasiu. Tak. Classroom tak samo. Przecież nowa wersja wychodzi. Podczas tej naszej rozmowy dzisiejszej powstało kilkaset albo kilkadziesiąt nowych wirusów, aplikacji nowych internetowych, czy aktualizacje do tych aplikacji. Wy dzisiaj kupujecie nowy komputer z marketu i on nie jest aktualny. Dlaczego? No dlatego, że od procesu produkcji do procesu dostarczenia do marketu mija kilka tygodni. I w międzyczasie powstało pierdyliard różnych innych rzeczy, które dają wam dzięki którym jest wasz komputer nieaktualny, tak? Musimy aktualizować. Brak opracowanych wewnątrzszkolnych instrukcji, a przede wszystkim brak świadomości technologicznej. I teraz wam zagadka. Co to jest? To coś złotego po lewej stronie. Kto rzuci hasełko? A dajmy na to, że dam nagrodę. Jeżeli będzie prawidłowe hasło, zrobię wam szkolenie rady pedagogicznej za darmo. Całej rady w waszej szkole. Jeszcze dajmy na to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Nikt nie zgadł, moi drodzy. To po prawej kalkulator, to po lewej jest to komputer pokładowy misji Apollo. I za pomocą tego komputera pokładowego oni właśnie lądowali na Księżycu. Gdybyśmy dzisiaj nie robili webinaru o cyberzagrożeniach, tylko robiłbym webinar na temat czego? Na temat właśnie, powiedziałbym wam, słuchajcie, jest taka sprawa, zrobiłem rakietę, polecimy w kosmos. Będziemy następnymi Polakami w kosmosie. Kto się ze mną łapie? System nawigacji, czy tam ten system kontroli lotu jest taki sam jak w misji Apollo. Przecież oni wylądowali na Księżycu. Kto wsiada ze mną? No, może ktoś by się zgłosił. No, wygląda jeszcze, bym się ładnie ubrał, na przykład, nie wiem, koszulę, marynarkę, krawat. Ktoś by się ubrał, tak? Ale do czego zmierzam? Każde urządzenie techniczne ma mierzoną szybkość. Ta szybkość mierzona jest w takiej jednostce, która nie jest jednostką układu SI, która się nazywa G-flopsami, G-flops. I są badania, które pokazują, że
Komputer sterujący misją Apollo, która lądowała na Księżycu, jest tak samo szybki jak ten kalkulator, który widzicie tutaj. A gdybyście mnie zapytali, to bym wam powiedział, wiecie co, wystartujemy, bo ja wziąłem ten procesor z tego kalkulatora, dużo mocniejszy, bo ten kalkulator szybko oblicza, a komputer to kalkulator w sumie, nie? I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Nie mamy świadomości technologicznej, jakie maszyny i narzędzia mamy tutaj, w środku. Pokażę wam. Komputer, który sterował misją Apollo, jest tak samo szybki, jak dwie konsole Nintendo Entertainment System. Bardzo stare konsole. Teraz już nikt ich nie kupuje, bo są tak chyba, że pasjonaci. Tak? Tak jak tutaj. Druga sprawa, że superkomputer z 1985 roku ma taką samą prędkość obliczeniową, jak telefon iPhone 4. Gdybyście dzisiaj poszli do swoich dzieci i powiedzieli, kupiłem ci nowy telefon. Jaki? iPhone'a 4, to by was wyśmiali. Bo to jest stary telefon. Słaby, nie? A superkomputer Tiane 2, który był superkomputerem kilka lat temu, ma 38 gigaflopsów, jest porównywalny do 18,5 tysiąca konsol PlayStation 4. Mamy teraz już PlayStation nowe, ale tak naprawdę te wszystkie porównania sprowadzają się do tego, że często idziecie do marketu. Ja dzisiaj dostałem pytanie od mojego kolegi, bo często takie pytanie dostaję. Łukasz chce kupić komputer córce. Jaki komputer wybrać? Zwykle pytam, słuchaj, będziesz pracował, nie wiem, będzie grała, czy będzie korzystała tylko z internetu i tak dalej. Idziemy do tego marketu i pytamy, takie samo pytanie zadajecie sprzedawcy, sprzedawca was się też pyta. Nie, no to prowadzenia zajęć do internetu, a tak naprawdę to chciałbym wydać 1,5 tysiąca. A idziecie później do Playa, Orange albo do gdziekolwiek indziej i mówicie tak, nowy iPhone, 3 tysiące. Biorę, bo fajne zdjęcia robi. Bo nie potrafimy wykorzystać tego edukacyjnie, bo dla nas telefon jest po to, żeby dzwonić, wysyłać SMS-y, przeglądać internet i tak naprawdę nie korzystać z niego edukacyjnie. I tym samym, podsumowując, chciałbym wam pokazać, niestety nie będę się podpinał tutaj pod udostępnienie ekranu, bo nie mam nawet tutaj kawałka linku do tego webinaru, zresztą już jest późno, kończymy. Chciałbym wam pokazać jedną z aplikacji, która, o, jest tutaj, jest to aplikacja, która się nazywa, widzicie, zapomniałem, Physics Toolbox Sensor Suite. Czasami jest za darmo, czasami kosztuje trochę złotówek, typu 4 złote i w tej chwili ja sobie włożyłem akcelerometr i on mi pokazuje, jak szybko ruszam ręką, buduje mi wykres. Jeżeli bym nie chciał tego wykresu, mogę sobie wziąć na przykład detektor dźwięku. I detektor dźwięku pokazuje mi, jak głośno w tej chwili mówię do was. Na przykład, ile herców, a gdybym chciał na przykład analizę spektrum albo detektor kolorów, to on wykorzystuje kamerę, która tutaj jest i na przykład może mi powiedzieć, jaki jest kolor mojej skóry. O, mogę sobie sprawdzić, iść do marketu i zobaczyć, żeby kupić taką samą farbę, jak kolor mojej skóry po to, aby co? Aby na przykład pomalować pokój, być niewidzialnym. Tak sobie wymyśliłem. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze powiem tylko odnośnie Google'a jedną rzecz i odnośnie, bo tam widziałem jakieś, pojawiło się tutaj takie hasełko, które gdzieś padło. Słuchajcie, jeżeli korzystacie z asystenta Google'a i mówicie, hej Google, to on was cały czas podsłuchuje. I mój przykład, który jest przykładem z życia wziętym, to jest przykład mojej żony, która, idę do niej, mówię, wiesz co, boli mnie gardło. I nie wiem jak wy, ale ja jako mąż, mam tak, że jak żona do mnie mówi, nie wiem, co się porobiło, mam nadzieję, że mnie nie słyszy, że ten dźwięk on wpada i tak, wiecie, opływa i wypada. W życiu nie zapamiętałem, co to jest za lek. I kiedyś sobie próbowałem gdzieś tam, powiedzmy, nawet nie próbowałem znaleźć, ale ponieważ miałem asystenta Google skonfigurowanego, który nasłuchuje, kiedy ja powiem, hej Google, to on powie, ej, chcesz drogę do kina, opowiedzieć ci dowcip, czy tam cokolwiek innego, to on cały czas mnie słuchał. I od tamtego momentu dostawałem reklamę tego leku. No nie jest możliwe, żeby nagle ten lek był taki robiony jak teraz. Żeby był nagle, ta reklama akurat, wcelowaliśmy w reklamę. Nie, po prostu tak się wydarzyło i koniec. I powiem wam jeszcze jedną historię, taką historię bardzo śmieszną, związaną właśnie z tym, a historia bardzo śmieszna polega na tym, jeżeli kojarzycie miasteczko South Park, to miasteczko South Park wygląda... To prześmiewczy serial komediowy, nie? Taki bardzo, drą łacha ze wszystkiego. I któregoś razu
Darli Łacha z użytkowników Alexy. Alexa to jest taki system Amazona, który inteligentny dom, mówimy do głośnika, głośnik tam robi zakupy. I Alexa wywołuje się tak samo jak Google. Nie mam zielonego pojęcia jak. Zakładam, niech to będzie hej Alexa. No i w trakcie tego South Parku padło hasło hej Alexa. Alexa zaczęła słuchać. W trakcie South Parku padło polecenie. Hej Alexa, zrób zakupy. 30 kilo ziemniaków, nie wiem, 2 litry mleka, coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, co się stało? Następnego dnia tym ludziom, którzy mieli Alexę, którzy oglądali South Park, kreskówka wydała polecenie do ich komputera, żeby zrobił zakupy i te zakupy zostały dostarczone pod ich dom następnego dnia. Do zapłaty. Tyle tytułem podsumowania dnia dzisiejszego. Bardzo Wam dziękuję za dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Dzięki bardzo, Łukasz. Ja jeszcze dodam od Ciebie to... Sorry, Sylwio, powiem jedną rzecz, dobra? Bo nigdy nie mówię, a teraz zrobię, jak już polecimy z marketingiem, to polecimy z marketingiem. Pytaliście o profil na fejsie. Tam są przez dzień w dzień o godzinie 9. Będą różnego rodaju treści, które będą związane właśnie z cyberzagrożeniami. I druga rzecz, zapraszam Was na, i teraz będzie słowo klucz, darmowe szkolenia dla rad pedagogicznych. Jeżeli macie radę pedagogiczną, chcecie, żebym Wam takie szkolenie przeprowadził, albo szkolenie z Teamsów, czy czegokolwiek innego, oto jestem, cały na czarno dzisiaj, ale mogę być cały na biało. Właśnie o tym też chciałem wspomnieć, natomiast drogi Łukaszu, chciałem dodać, że podsłuchuje nas także Xbox, jakbyś nie wiedział, to Microsoft nawet oficjalnie się przyznało do tego, że oni nas słuchują i tak rzeczywiście jest. Asystenta Google można na szczęście wyłączyć w telefonie, tak, ja osobiście w domu, który mi steruje światłem i innymi urządzeniami w domu, natomiast warto mieć świadomość i akceptować te wszystkie jakby przywileje nowych technologii kosztem niestety utraty naszej prywatności, tak? Tak jak chociażby to, o czym mówiłeś, czyli właśnie o tym, że zapamiętuje naszą historię, ścieżkę, wszystkie te zdjęcia, timeline, nawet ostatnio sobie przeglądałem tak a propos, natomiast ja miałem wcześniej iPhone'a i jeszcze o tym dodam, iPhone zapamiętuje to w zupełnie innych miejscach i mam tak zwaną Magna Carta do momentu, kiedy nie przysiadłem się z powrotem na Androida i na tego... Musisz mi opowiedzieć, chętnie się dowiem. Tak, więc rzeczywiście tak jest. Natomiast coś za coś i tak jak tu pisałem Monice na czacie, czasami tak jak lokalizacja przydaje się, bo jak chcemy na przykład sobie bezdotykowo aplikację odebrać w paczkomacie, tak, to niestety ta lokalizacja musi być włączona, ale tak jak moja żona, ona na przykład ma lokalizację wyłączoną i ja nie wiedziałem, co ona robi, prawda, więc... Pokażę Wam coś jeszcze, jak jeszcze jesteście z 90 twarzy, jak znaleźć swój telefon, jak śledzić. Jak śledzisz, to Ty pokażesz, a ja chciałem przejść jeszcze do tego marketingu i do ogłoszeń parafialnych, bo ja to nazywam ogłoszeniami, więc ogólnie Łukasz robi dużo szkoleń i między innymi dla rad pedagogicznych. Tu możecie się, słuchajcie, z nim kontaktować. Natomiast my z Łukaszem robimy takie webinary pro, które dotyczą ogólnie rozwiązań Microsoftu jako MIE Fellow. Tak mogę cię przezwać, MIE Fellow. Nie obrażajmy się, panie kolego. I słuchajcie, i taki webinar zaplanowaliśmy także na 17 lutego, czyli na przyszłą środę. To naprawdę w koszcie takiego taniego łiskacza w sumie, bo to 50 zł. 3 godziny z nagraniem, z certyfikatem imiennym i tak dalej, no i 3 godziny sam na sam z nami, z Łukaszem właśnie na Click Meetingu. Za te pieniądze nie będzie. Tak więc, zawsze taki bonus dla tych, którzy się zapiszą, że robimy jakiś dziwny konkurs na tych webinarach i mamy fajne głośniki Bluetooth, które rozdajemy. Tak więc warto, ja podrzucam jeszcze link, gdzie można się zapisać i zarejestrować. I oczywiście możecie pisać także o szkolenia dla rad pedagogicznych, takie kompleksowe, to realizuje Łukasz w takim innym projekcie. Natomiast... O której by był webinar, tak? To jest 17 lutego, Łukasz, jak my się umawialiśmy, 18, bo to aż 3 godziny. Natomiast jeszcze jedno ogłoszenie, poczekaj Łukasz, ci, którzy są z województwa pomorskiego lub łódzkiego, to słuchajcie, są pieniądze
w waszych województwach, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w czwartek o 19 będzie specjalny webinar. Obserwujcie stronę Mentor System Audiowizualnej Fundacji Inspirujemy, bo tam będzie info wstawiane i też zaprosimy was na taki dedykowany webinar, gdzie dziewczyny, Agnieszka za nią i jeden ekspert, pokażą, jak zdobyć te pieniądze. Ty nie jesteś z Łódzkiego, to nie dostaniesz. Chcę coś powiedzieć. Dobra. Monolog twój przerwać. Bo jest, mamy 80 twarzy jeszcze na stanie. Słuchajcie, ta strona, którą wam wysłałem na czacie, Google, jak piszecie Google Where is my device, macie telefon z Androidem, macie włączoną lokalizację, to jest wam w stanie znaleźć urządzenie z dogodnością do 5 metrów. Jeżeli ktoś był w Radomiu i kojarzy, gdzie jest Galeria Słoneczna, jest to bardzo duże centrum handlowe, tak jak, no, dajmy na to powiedzmy Arkadia, i prowadziłem dawno temu szkolenie, w ogóle prowadzę szkolenie dla dzieciaków w Multikinie, no, przed pandemią prowadziłem, i lokalizowałem swój telefon. Do 5 metrów zlokalizował mój telefon w Galerii Słonecznej. Co to oznacza? Na tą chwilę mam tutaj 3 urządzenia podpięte, zobaczcie, Samsung Galaxy S9, S7 i S10. Ale Łukasz, urządzenie musi być podłączone do internetu. Urządzenie musi być podłączone do internetu i mieć lokalizację. To jest bardzo ważne, bo jak nas okradli w Warszawie w hotelu i zabrali nam tablety Samsunga, wtedy mieliśmy jeszcze w projekcie Samsung Mistrzowie Kodowania, próbowaliśmy ich namierzyć rzeczywiście w ten sposób, ale bardzo sprytnie podłączali od internetu. Teraz, i się nie dało. Teraz sobie zobaczcie jedną rzecz. To jest mój telefon, o, tutaj. I teraz włączyłem w nim lokalizację. Ja mieszkam w Radomiu, to pewnie już wiecie, bo mówiłem, i dokładnie mój telefon, moi drodzy, jest, zaraz wam powiem gdzie, lokalizacja wyłączona po odświeżeniu, on mi pokazuje konkretnie lokalizację, o tą, która jest tutaj, właśnie mi teraz pokazał, że jest w tym miejscu, ponieważ jestem w domu, ta lokalizacja jest trochę taka przytłumiona, natomiast zobaczcie, co się dzieje tutaj. Jeżeli wam zginie telefon, naciskacie odtwórz dźwięk, ja teraz mam jedną rękę tutaj, drugą mam na myszce. Klikam na wyłącz dzwonek, dzwonek został wyłączony. Jeżeli zgubicie urządzenie, klikacie wymasz urządzenie, całkowicie wyzerowane. Wszystkie zdjęcia, takie przyszło w ogóle z fabryki, lub możecie zabezpieczyć urządzenie, wprowadzając inny na przykład znaczek od kodowania w tym urządzeniu. I każde urządzenie, które tutaj jest, mogę, jeżeli mam lokalizację włączoną, nie wiem, czy to jest telefon moich dzieciaków, to czy mogę sobie ich sprawdzić, ale do 5 metrów jest was w stanie zlokalizować. Dobrze, to jeszcze jakieś, Ewa, widzę, coś o wizerunku daje. Co z tym, że prowadzenie lekcji online jest związane ze strefą zawodową nauczycieli i w takich sytuacjach ochrona ich danych osobowych jest ograniczona? Tak jak podczas lekcji nie jest, więc wymagane udzielanie przez nauczycieli zgody uczniom na wizerunku, wykorzystanie jego wizerunku. No, wiecie, tutaj co, chyba trzeba doczytać, tak naprawdę. Dwie różne szkoły, nie, jeżeli chodzi o udostępnienie wizerunku. Ja mam tutaj, to podawałem przykład, że nasze szkoły nie są, no tak jakby, no słuchajcie, coś się stanie, na przykład to jest niska szkodliwość czynu, tak? Policjant sprawdzi, zapuka, okej, dobra, nie ma sprawy, no ale gdzieś tam w jakiś sposób coś pozostaje. Zobaczcie, dokładnie pokazuje mi, gdybym teraz sobie pokazał wam mój adres zamieszkania, to jestem dokładnie tutaj, bo drugie urządzenie, które mam podpięte, ma włączony internet, na osi czasu jest tutaj i też nie wiem, gdzie go mam, ale odtworzę dźwięk. No, łączy się, więc pewnie zaraz mi zagra, albo gra gdzieś w drugim pokoju, a go jeszcze stąd tutaj nie słyszę. Także można w bardzo prosty sposób sobie zlokalizować swoje urządzenia. Jak piszecie Google, where is my device, to wtedy dostajecie właśnie takie rzeczy jak tutaj. Jeszcze raz bardzo za dzisiejszy dzień. Dziękuję. I tak jak mówię, my z Łukaszem jesteśmy na webinarze Pro, tak więc zachęcam. Certyfikat jeszcze raz podrzucę link, dobrze? Wystarczy kliknąć w link, pobrać, dopisać później imię, nazwisko. Natomiast słuchajcie, na darmowym webinarze wrócimy do was 8 marca. Nie wiem, czy Łukasz się da namówić, to dla pań, żeby tu jakieś coś zatańczył albo może zaśpiewał. Co to za dzień? Przypomnisz mi? Poniedziałek. Nie? Kiedy byśmy zrobili wcześniej, albo na przykład później, bardzo chętnie. Ja, bo ladowaliśmy co? Drony czy druk, czy co? Pamiętam. Druk 3D. Z Łukaszem to pogadam sobie ten, co? Nie wracamy 8 marca. Ja cię wpisałem, a ty co będziesz robił? Żona dzieci bawi.
co byś chciał. Nie ma, że jaki sport byś chciał, to trzeba na tym. Dobrze, nie mogę Łukasz, my sobie... Słuchaj, zaraz tam wpadnę do ciebie w ogóle chyba jutro i ci wytłumaczę, bo właśnie chciałem ci powiedzieć, bo my jeszcze z Łukaszem o innych rzeczach rozmawialiśmy. Właśnie sobie jeszcze sprawdziłem, słuchaj, a w Radomiu właśnie mojej grupy krwi brakuje, to chyba przyjadę do ciebie i z tobą pogadam bezpośrednio. Będę jutro... musimy coś przetoczyć, żebyś mógł oddać. Tak, wiesz, będę nabuzowany, dostanę paczkę towaru i mogę wpadać. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo za dzisiaj. Tak jak my z Łukaszem to dogadamy, ale od dzisiaj się pyta, ty dzisiaj ma webinar? No tak, dzisiaj. Tak, ten webinar jest. Tak, Krótką, miałem webinar dla ambasady amerykańskiej, a w ogóle też was zapraszam na ten nasz następny, tylko tak jak mówię, ten ósmy mi tak, dziewiąty, perfekto, ósmy średnio. To sobie, dobra, dogadamy sobie to. I to ja chciałem, żebyś coś wtedy zaśpiewał, zatańczył dla pań. Z przyjemnością. No dobra, weźmiemy tego przystojniejszego z Radomia, czyli Darka, jak ty nie chcesz. Tymczasem, moi drodzy, za tydzień zapraszam was, bo wspominał Łukasz o Erasmusie i to będzie, słuchajcie, o e-twinningu, czyli takich wrotach do Erasmusa, bo tego się z reguły zaczyna. Będzie moja przyjaciółka Monika Regulska, która co prawda nie jest nauczycielem, ale właśnie pracuje, słuchajcie, w FRSE, czyli zna cały e-twinning i to wszystko od zaplecza. Informacje o webinarach marcowych będą udostępniane, Monika, na stronie Fundacji Inspirujemy, bo jeszcze nie ma rabunki. Na razie tylko na luty. Tak więc, a ja was zapraszam na poniedziałek, jak Łukasz będzie grał w piłkę nożną, to my będziemy o tym webinarze, na webinarze mówili o zdalnej edukacji, bo w sumie to od tego się zaczęło. Zanim myśmy wszyscy przeszli na zdalną edukację, to e-twinning faworyzował właśnie takie kontakty i Łukasz się zgodzi ze mną, że jednak partnerstwa międzynarodowe to jest super sprawa. Można poznać świetnych ludzi i naprawdę później przekuć to chociażby właśnie w projekty erasmusowe i nie tylko. Łukaszu, coś na koniec chcesz dodać? No, chciałem was zachęcić do tego webinaru marcowego. Będziemy mówili o druku 3D, o tym, jak można wykorzystać drukarkę, jak kupić drukarkę, jak się drukuje. Nauczę was 15 minut, jak zaprojektować swój model, nawet może nawet i mniej, i go przygotować do druku, a potem sobie go wydrukować. Ale to, tak jak mówię, marzec i fajnie by było, gdyby to była godzina ciut wcześniejsza, dlategoż, że wtedy bym ze szkoły nadawał, a tam mam 3 swoje drukarki. No trzecią, ja mam nadzieję, że do tego czasu. A ja mam w domu drukarkę taką budżetową, bardzo to się pokaże. Teraz nie chcę mi się znosić. Odpowiadam na ostatnie pytanie. Nagrania zawsze wyrzucam, tak brzydko powiem, na YouTube'a naszego partnera technologicznego, czyli na Mentor System Audiowizualny. I tak będzie to nagranie jutro już dostępne. Dobrze? Bo dzisiaj się jeszcze musi tam przeprocesować, zanim się przerzuci. Bardzo wam dziękuję za liczną obecność i za to, że jeszcze w ogóle jesteście z nami, a my już takie głupoty gadamy. A to się tak zastanawiam. No, ja już tego nie będę komentował. Bardzo, bardzo dziękuję, Łukasz, również dziękuję za ten webinar. I do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo. Dobrej nocy, dużo zdrowia. Panem. Tak, jak najmniej odśnieżania wam życzymy. A Łukasz, tata cię woła, idź odśnieżać. Idę, tato. Tatę.